Na dzisiejszej konferencji prasowej chcielibyśmy Państwu przekazać informacje o dotacjach celowych budżetu państwa, które zostały przekazane samorządom na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła przez nasz region w 2017 roku. Z rezerwy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Szubin otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą przebudowa drogi gminnej w Kornelinie. Szanowni Państwo, jest to kwota dofinansowania 450 tysięcy złotych, gdzie dofinansowanie stanowi 80%. Również 80% dofinansowania z tej samej rezerwy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymaliśmy na przebudowę odcinka drogi Tur-Brzuski. Tutaj dofinansowanie wynosi 700 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, również z Funduszu Solidarnościowego, z funduszy Unii Europejskiej otrzymaliśmy dofinansowanie na remont drogi gminnej Szaradowo-Ameryczka i tutaj dofinansowanie wynosi 100% zadania i jest to kwota 1 824 449 zł i 36 groszy. Zatem, Szanowni Państwo, łączna kwota dofinansowania na przedmiotowe drogi wynosi 2 974 449 zł i 36 groszy. Nie muszę oczywiście podkreślać, że jest to znacząca pomoc przy odbudowie, remoncie dróg, które zostały uszkodzone w wyniku nawałnicy. Można śmiało powiedzieć, że bez tych środków, bez współpracy z panem wojewodą, bez współpracy z panią poseł i bez tych środków te remonty byłyby nie do wykonania ze środków własnych gminy Szubin. Te dotacje to są środki z rezerwy ogólnej celowej budżetu państwa. One wynoszą 27 milionów złotych i również środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Jest to kwota 21 milionów złotych. Łącznie MSWiA przekazało dla województwa kujawsko-pomorskiego z rezerwy celowej na lata 2016-2019 ponad 152 miliony złotych. Dla gminy Szubin to jest kwota 1 150 tysięcy złotych na dwie inwestycje w Kornelinie, właśnie na przebudowę odcinka drogi i Tur-Brzuski. Jeśli chodzi o gminę Nakło nad Nutecią, to jest kwota 4 miliony złotych. Tutaj mamy trzy drogi gminne, które będą przebudowane w miejscowości Janowo, Kaźmierowo i Rozważyn. I jeśli chodzi o gminę Mrocza, to jest kwota dofinansowania 1 770 000 zł. Tutaj oprócz tego, że będą drogi przebudowane, czyli droga gminna Kaźmierzowo-Orzelski-Młyn i przebudowa drogi gminnej w Mroczy, będą również środki przekazane na remont elewacji dachu, elementów jego oraz wymianę uszkodzonych okien w budynku szkoły podstawowej w Mroczy i remont kotłowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Witosławiu. Jeśli chodzi o Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, to kwota wsparcia tutaj dla gminy Szubin już padła. Jest to kwota 1 824 449 zł i 36 groszy. I przypadnie ta kwota na remont drogi gminnej Szaradowa-Ameryczka. Jeśli chodzi o gminę Nakło nad Notecią, tutaj kwota dofinansowania z Funduszu Solidarności wynosi 1 253 490 zł i 91 groszy. I w ramach tej kwoty mamy będą realizowane trzy inwestycje, dwie drogi gminne. Droga gminna Aleja Parkowa w Potulicach i odbudowa drogi gminnej alei relacji Występ Chobielin. I prace wykończeniowe wewnątrz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imieniu Jana Pawła II w Paterku przy ulicy Kcyńskiej 6A. Jeśli chodzi o gminę Mrocza, kwota dofinansowania wynosi 1 250 766 zł. I tutaj mamy sześć inwestycji, które będą wykonane w ramach tej kwoty. To będzie odbudowa drogi gminnej relacji Orle-Cmentarz, odbudowa wewnętrznej drogi gminnej w Witosławiu, odbudowa mostu
w Orzelskim Młynie, odbudowa mostu w Koziej Górze Krajeńskiej i odbudowa uszkodzonych w wyniku właśnie przejścia nawałnicy budynków, obiektów komunalnych na terenie miasta i gminy Mrocza, łącznie 23 budynki. I oczywiście kolejna inwestycja to będzie odbudowa rowów melioracyjnych. Przewidujemy dalsze wsparcia z tych funduszy dla poszczególnych gmin i myślę, że już w niedługim czasie wszystkie szkody w infrastrukturze, które zostały wyrządzone, zostaną naprawione. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o dofinansowania, to jeszcze mamy dobrą wiadomość. Otóż 15 jednostek w naszym województwie, jednostek ochotniczych straży pożarnych otrzymało dofinansowanie na zakup 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych i łączna wysokość dofinansowania to jest 6 milionów 140 tysięcy złotych. Również tutaj właśnie gmina Szubin otrzymała taki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka OSP w Ciężkowie już odebrała promesę, tak jak pozostałe jednostki, które tutaj wymieniłam, te 15 jednostek. Pokrótce jeszcze powiem o Funduszu Dróg Samorządowych. W tej chwili przekazane są te wszystkie zadania inwestycyjne do Kancelarii Premiera i tam będzie weryfikacja i ostateczna akceptacja wszystkich przekazanych inwestycji przez pana wojewodę i również tutaj gmina Szubin ubiega się o takie wsparcie, o takie dofinansowanie. Także jeżeli będzie już decyzja, to na pewno państwu o tym powiemy. Dziękuję bardzo.